Myśleliście może kiedyś nad tym, jak się rozwijają gildie? Ale nie takie małe, tylko największe gildie na serwerze? W tym odcinku to sprawdzimy, ale zanim do niego przejdziemy, to zostawcie łapeczkę w górę oraz suba, bo wyświetlicie się w nowym odcinku, tak jak ta lista. A tymczasem zapraszam was do oglądania. To jest teren gildii Dark, łącznie grają tutaj 24 osoby i jak sami widzicie, właśnie chłopaki tutaj rozpoczynają rozbudowę swojej gildii. Ja to nagrywam o godzinie 23, prawie 23, jest dokładnie 22:41, czyli kilka godzin po starcie edycji Dragona. A jak sami widzicie, oprócz tego, że jest tutaj rozbudowa, to trwa właśnie jakaś walka na terenie właśnie tej gildii. Zobaczcie sami, coś tutaj dzieje. Gildia Klon właśnie chyba atakuje, a po prostu, nie, atakuje Gildię Dark, okej. Zobaczcie sami, w Gildii Klon jest łącznie 16 osób online w tym momencie, z czego 30, Jezu, ale się tutaj rzucili. Patrzcie, jaką klepę mi się udało nagrać. No to jest, słuchajcie, mało spotykane, bynajmniej tak mi się wydaje, że są takie ustawione bitki gildyjne. To jest w sumie bardzo ciekawe. Jest to w ogóle sektor 6, a sektor 6 został specjalnie przygotowany pod masówki, żeby tutaj, no, mogły być większe gildie. Zobaczcie sami. Na sektorze 6, na samym sektorze 6 jest aż 340 graczy online. Z czego na innych sektorach są to liczby raczej po 90, po 116 maksymalnie. Także różnica jest ogromna. Także coś myślę, że słuchajcie, na sektorze 6 będzie się działo bardzo dużo. Chyba to będzie centrum wszystkich bitek. Takie mam, słuchajcie, wrażenie na ten moment. Naprawdę. Teren gildii Dark wygląda na ten moment w ten sposób. Bez generalnie żadnych, wiecie, bez żadnych fajerwerek, ale widać, że tutaj jakiś schemat starają się chłopaki zachować i że rozbudowują powoli swoją gildię. A to, słuchajcie, ku zdziwieniu jest teren jeszcze większej gildii. Gra tutaj 30 osób i jak sami widzicie, nawet nie mają żółwika. Ale pod ziemią jednak widać, że tutaj jest to większa gildia. W ogóle właściwie jak kopię ten kamień, to widać to od góry, jakby to były jakieś mrówki, które rozbudowują swoje mrowiska. Może, słuchajcie, nie mają gildii przygotowanej, nie wiadomo jak, ale co im trzeba przyznać, to na pewno to, że, słuchajcie, no, dookoła jest bardzo czyściutko. Nie ma żadnego grifu, nie ma porozkopowanego kamienia, naprawdę jest fajnie. I z ciekawości sprawdzimy, co gildia Kubek posiada ma w serduszku. W serduszku mają 1 złoty kilof. Na spółę z chłopakami, jakby trzeba było stowniarki porozwalać. Akurat na terenie tej gildii, tutaj na górze nic się za bardzo nie dzieje. Może dlatego, że stworzyli swoją gildię na sektorze pierwszym. A to jest, słuchajcie, teren gildii MW, w której grają łącznie 33 osoby. Jak sami widzicie, jest to taki zamysł, nie wiem, czy chłopaki tutaj robią jakiś wielki mur chiński albo dragonowski. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj będzie budowane, ale podejrzewam, że właściwie tutaj będzie taki jeden wielki kloc obsydianowy i właśnie w ten sposób sobie określają mniej więcej ściany, tylko że nie wiem, co mam w ogóle mówić ta wielka wieża cobblestone'owa, bo ona nie jest pośrodku tej gildii. Także oby was to, chłopaki, nie zmyliło, żebyście nie zrobili krzywej gildii, bo to byłby lekki przypał. Ale gildia MW, jak sami widzicie, no, ma Gryffindor dookoła swojej gildii i w ogóle kopie tutaj bardzo mało ludzi, albo po prostu tak to wygląda, jakby kopało mało ludzi. Mają bardzo rozległy teren ogarnięty do stołniarek, także to całkiem możliwe, że to z tego względu właśnie tak widać, że mało osób kopie. A to jest zaś teren gildii Bunt, w której gra 38 osób. I sami zobaczcie, jak mają ogarnięty już teren i wyznaczone dokładne miejsca, w których co będzie budowane. Nie wiem, dlaczego właśnie w ten sposób sobie jakby tak określili taki kształt gildii, ale wygląda to bardzo ciekawie. Jestem ciekaw, czy na przykład tutaj będzie fosa, czy... Właściwie to będzie jakoś wypełnione piachem. A, wiem, co to jest. Ta pierwsza ściana obsydianu to jest teren gildii, który się stworzył, jakby, który się pojawił po stworzeniu. A ta druga ściana to jest teren maksymalnie powiększony. Wiem to po tym, bo tutaj nie ma trawy, a tutaj ona jest. A gildia Bunt, jak sami widzicie, nie próżnuje i kopie kamień w taki dość nietypowy sposób. Zobaczcie, jak oni wszyscy mają oddalone swoje pokoiki od siebie. Jest to bardzo ciekawa strategia i jestem ciekaw, czy oni to wykorzystają i tak będzie do końca edycji. Może to będzie, słuchajcie, jakiś nowy trend w Minecrafcie i teraz pokoiki nie będą aż tak bardzo ściśnięte? Jestem bardzo ciekawy, naprawdę, bo właśnie w ten sposób mogą zmniejszać, zmniejszać utratę itemków oraz śmierci podczas wbity. Na przykład, gdy ktoś by awczył, właściwie to chyba jak każdy jak kopie, to awczy,
I gdyby ktoś się do takiej gildii wbijał, to jednocześnie ma kilka awków zabitych. A tutaj, słuchajcie, tylko, no, nie wiem, 3-4 osoby może zabiją. Ciekawe, ciekawe. W serduszku mają bardzo w ogóle dużo magicznych łopat, także widać, że chłopaki tutaj będą robili pokoiki poniżej, na tym najniższym poziomie, poniżej bedroka. W sumie poniżej bedroka, no wiecie o co chodzi. Po prostu skopią te pierwsze 3-4 poziomy bedroka i wykorzystają wolną lukę. Tutaj jest w ogóle jakiś pokój agenta specjalnego, jakiś magazynik. Może to jest wspólny magazyn na itemki żelazne, póki one są. No to i naprawdę magazyn bardzo solidnie uzupełniony. A to jest gildia 1SI, gra w niej również 38 osób, ale zobaczcie, że oni tutaj już mają troszeczkę jakby więcej zrobione. W ogóle mają bardzo bogaty żółwik, halo chłopaki, nie szkoda wam tyle cennych itemków na stworzenie takiego żółwika, co? W ogóle patrzcie, jaki mają fajny schemat tutaj tych stoniarek porobiony. Kurde, naprawdę, gildia 1SI od razu wleciała z grubej rury. Co to w ogóle się dzieje? Czy to jest jakiś magazyn? Kurde, taki magazyn zrobili, ej, nieźle. No, naprawdę dużo mają tych itemków. Nie wiem, czy goś tutaj case otwiera, czy co? To jest bardzo ciekawa zależność, że tutaj jest tak dużo bloków diamentowych. Widzicie, jak jest ich dużo? Ciekawa sprawa, naprawdę. Dlaczego są tu same bloki diamentowe? No i same sety? Nie mam zielonego pojęcia, ale to jest naprawdę bardzo ciekawe dla mnie. W ogóle bardzo dużo złota ma tutaj, antynogi. To wygląda naprawdę, jakby tutaj otwierali case'y. Może gildia 1SI to jest gildia bogaczy, która sobie pootwierała mnóstwo case'ów i właśnie stworzyła sobie tak na szybkości kuboid. To jest, no, niewykluczone. Zobaczymy, co mają w serduszku. A w serduszku znowu złoto i mnóstwo kilofów 6-3. No to na to by wychodziło chyba, że mnóstwo case'ów otwierali. I gdyby nam się narodziło w głowie pytanie, skąd mają takie itemki na stworzenie właśnie takiego żółwika, to właśnie chyba stąd. W gildii Habezacz gra 39 osób i jak sami widzicie, chłopaki właśnie są w trakcie robienia jakiegoś wielkiego monolitu, który właśnie jest w momencie rozbudowywany. Tutaj ewidentnie jest robiona w tym momencie szerokość pokoiku. Bynajmniej tak mi się wydaje. Z tej strony tyle samo krotek zrobią. Ja jestem w ogóle jakiś sektor? Sektor 13. Czyli nie każda gildia nie każda masówka się stworzyła na tym szóstym naszym sektorze, specjalnie przygotowanym pod masówki. Co gildia HB posiada? Bardzo dużo emeraldów gildia HB posiada. No, kurde, nieźle. Ale gildia HB, słuchajcie, nie próżnuje i naprawdę leci z tematem. Zobaczcie sami, jak to wygląda. To, co tutaj dobudowali, takie skrzydło, ono idzie do samego bedroka. I tutaj mają bardzo ciekawy schemat, bo mają pokoiki porozrzucane tak po rogach. Czyli jak ktoś się będzie wbijał do stricte do serduszka, no to nie przebije się do gildii. Sorry, do pokoików. Także to jest bardzo ciekawe. A w tym momencie jesteśmy na terenie gildii Steve, która ewidentnie zawyża poprzeczkę, słuchajcie. Jest tutaj łącznie 45 osób i zobaczcie, co oni przygotowali dosłownie po kilku godzinach od startu edycji. Oprócz takiej wielkiej gildii przygotowali sobie, nie wiem, pokój dla Steve'a chyba. Gildia Steve przygotowała pokoik dla Steve'a, no... Normalnie nieprawdopodobne. Tutaj jest widać budowniczy, Krecia, który dzielnie będzie budował, rozbudowywał gildię. Pomaga mu też 3640. Bardzo ciekawy nick, panie lider. To jest w ogóle twórca tej gildii, także no, szapoba. Jak lider buduje, to znaczy, że jest z czego brać przykład. A nie, chłopaki sobie kopią na awku i co? Gildia będzie zbudowana przez lidera? Cwaniaki, cwaniaki. Gildia Steve co posiada? Mnóstwo itemków wspólnych. Piach, obsydian, jak najbardziej wszystko na miejscu. Jest, słuchajcie, też magazynik, ale do magazyniku nie będziemy zaglądali. Dlaczego mi tak Minecrafta zmuliło? Nagle? What? Czy coś tej chłopaki jest nielegalnego prowadzonego pod tymi pokoikami? Nie wiem dlaczego, ale mam takie jakby lagi, takie ścinki. Może przez to, że tutaj kopię tak dużo osób. Przypominam, że jest 45 osób, także wszystko jest możliwe. Gildia Steve akurat dołu za bardzo nie ma przygotowanego, dlatego udamy się do kolejnej gildii. I tutaj dla porównania gildia BKIZ, czyli gildia, w której jest tyle samo osób. I zobaczcie, że ona jest troszeczkę, no, jak sami widzicie, gorzej zorganizowana. Tak patrząc na to od góry, aż ciężko uwierzyć, że jest w niej 45 osób. Spójrzcie sami, żebym nie kłamał, nawet w sumie 49 jest jeszcze więcej, jak podejrzewałem. 49 osób i zobaczcie, totalnie bym się nie spodziewał tego, że gra tutaj tyle osób. Naprawdę, gdybym miał tak strzelać, to bym strzelił, że gra tutaj jest 9 osób. A wy ile? Dajcie znać w komentarzu, bo no, na pewno nie 49, moim zdaniem. Także mimo wszystko, że gildia Steve nie była przygotowana z dołu, to jak sami widzicie, no nie jest to jakiś tam nie wiadomo jaki zły wynik, bo gildia BKIZ dopiero co chyba rozpoczyna edycję kilka godzin po starcie edycji. No ale nic, słuchajcie, lepiej późno niż wcale.
No i lepiej później jak w ogóle, także ważne, że chłopaki tutaj biorą się do roboty. Gildia BKIZ bierze się dopiero do roboty, a jak sami widzicie, Gildia Fund, w której gra łącznie 57 osób, już tą robotę skończyła. Zobaczcie, jak to wygląda. W ogóle to jest bardzo ciekawy zamysł kuboida i naprawdę chciałbym, żeby w sumie wszystkie kuboidy tak wyglądały. Nie ma tutaj żadnego wielkiego bloku obsydianu, nie ma wielkiej ściany piachu, aż ciężko uwierzyć, że to jest dragon, słuchajcie, naprawdę. Żółwik fajniutki, nie jest to żadne... Jezu, aż mi laguje Minecrafta. Halo, chłopaki, co tam się wyrabia na dole pod tym obsydianem, co? Nie no, kopią sobie spokojnie. Jezu, jaki to jest grif dookoła! Co tu się stało? Kurde! Co tu się wyrabia, chłopaki? Wy cały sektor żeście rozkopali. Ale jest to sektor 6, także Gildia Fund elegancko się założyła i lagów nie będą mieli. Bierzcie z nich przykład, bo do każdej większej gildii została wysłana informacja, żeby właśnie na ten sektor polować. I naprawdę, no, odda to. Moim zdaniem to odda. Nie dość, że to się więcej dzieje, to jeszcze, słuchajcie, po drugie, nie będzie tutaj lagów. Bynajmniej nie powinno być. Zobaczymy, jak się kolorek spisał, jeśli chodzi o ogarnięcie tych sektorów. Ale to dopiero sprawdzimy we wtorek, przy włączeniu TNT. Jak sami widzicie, Gildia Fund sobie na spokojnie kopie. Tutaj też jest strategia taka obrana, że pokoiki są robione tylko na rogach. Moim zdaniem jest to naprawdę jakiś taki bardziej solidny sposób na to, żeby zminimalizować straty. No bo jak ktoś, tak jak mówiłem, jak ktoś się będzie wbijał prościutko armatką, no to wbije się do serca, omijając pokoje. No chyba, że specjalnie do pokoi się będzie wbijał. No ale co, trzeba będzie się troszeczkę wysilić i specjalnie wbijać drugi raz. Nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, co się znajduje w serduszku, a w serduszku, no itemki wspólne, takie delikatnie, malutko, bo malutko, ale jednak jest. Naprawdę zamysł generalnie tej gildii bardzo mi się podoba. Dajcie znać, czy chcielibyście, żeby wszystkie gildie, tak jak Gildia Fund, wyglądały. Moglibyśmy zrobić właśnie kiedyś taką edycję na kuboidy, gdzie no nie można byłoby stawiać tego piachu sandfarmerami i boyfarmerami powyżej jakiegoś tam na przykład poziomu. To nie wiem, zgaduję, jest powiedzmy 80 poziom. No to ustalmy, że boyfarmerów i sandfarmerów nie będzie można stawiać powyżej 90 poziomu. Dajcie znać, czy chcielibyście taką edycję. Moim zdaniem ona by oddała, jeśli chodzi o klepy na kuboidach, no bo wtedy po prostu te kuboidy są bardziej otwarte i moim zdaniem wygodniej by się na nich klepało. Ale, słuchajcie, jeśli myślicie, że Gildia Fund jest największą gildią, to nie. Bo o jednego gracza więcej zostali przebici. Przez gildię 1 AK47, która posiada... ilu? 58 członków, ale nie ma nawet żółwika. Kurde, halo, chłopaki, gdzie się podział? O Jezus Maria, ilu was kopie tutaj? Tu jest jakaś farma kopaczy, to są jakieś mrówki, a nie gracze. Ja pierdykam, jak to wygląda. No, słuchajcie, może nie mają gildii dobrze przygotowanej, ale za to mają mnóstwo zmobilizowanych graczy, którzy kopią kamulec dzielnie i zdobywają itemki niezbędne na przetrwanie kolejnych dni na serwerze. I bardzo dobrze, bo chłopaki chociaż coś robią, kopią kamień. A jutro oczywiście będą zdobywali ranking, rozbudowywali gildię i się przygotowywali na wtorek. Wtorek to jest moment, w którym włączamy TNT, także naprawdę będzie solidnie. Także jeśli wy nie zaczęliście jeszcze rozgrywki na Dragonie, no to wbijajcie. IP macie jak zwykle w prawym dolnym rogu ekranu. Serwer jest na każdą wersję, także zapraszam serdecznie, każdy się będzie bawił. Wiadomo, na wersji 1.8 macie najlepsze wrażenie z gry, także zapraszam głównie na tej wersji. Dziękuję wam za to, że obejrzeliście do końca, zostawcie łapeczkę w górę oraz subika, jeśli wam się podobało i bardzo bym was prosił o to, żebyście zostawili dzwona, bo na tej edycji będę robił również live. Wbijcie również do filmu, który wam się w tym momencie wyświetla na ekranie, bo moim zdaniem nie wyszedł najgorzej i musicie naprawdę go sprawdzić, bo jest ciekawy. Tymczasem ja się z wami będę żegnał. Dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie do końca, trzymajcie się i do zobaczenia w nowym odcinku już wkrótce. Yo!